18 stycznia Kościół wspomina błogosławioną Marię Teresę Faszije. Pochodziła z Torilla, małego miasteczka w pobliżu Genui we Włoszech. Urodziła się 27 grudnia 1881 roku. Na chrzcie otrzymała imię Maria, ale w rodzinie wszyscy ją nazywali Mariettą. Miała silny, żywy charakter, ale też chętnie się modliła. Gdy miała 8 lat, zmarła jej mama. Od tej pory wychowywała ją starsza siostra. Otrzymała staranne wykształcenie. Związana była z kościołem augustianów w Genui, między innymi katechizowała w tej parafii. Przy tej okazji poznała augustiańską duchowość. Wielkim wydarzeniem w jej życiu była kanonizacja świętej Rity w roku 1900. W czasie uroczystości upewniła się, że jej powołaniem jest życie we wspólnocie augustiańskiej. Rodzina nie sprzeciwiała się tej decyzji, ale nie mogła zrozumieć, dlaczego chce być zakonnicą w dalekiej, nieznanej Kaszi. Przekonywująco odpowiadała: Bóg chce mnie widzieć w Kaszi. Na prośbę o przyjęcie do klasztoru odpowiedziano negatywnie. Siostry nie chciały przyjąć do wspólnoty żyjącej w trudnych, ubogich warunkach wykształconej młodej dziewczyny z miasta. Przyjęto ją dopiero 20 czerwca 1906 roku na ponowną jej prośbę. Szybko zauważyła, że wspólnota przeżywa kryzys i panująca tam sytuacja nie sprzyja jej rozwojowi duchowemu. Opuściła klasztor. Wróciła po roku i w Boże Narodzenie 1912 roku złożyła śluby wieczyste. Wkrótce powierzono jej funkcję mistrzyni nowicjatu i asystentki przełożonej. W sierpniu 1920 roku została wybrana ksienią i na to stanowisko była wybierana 9 razy w ciągu kolejnych 27 lat, aż do swojej śmierci, która nastąpiła 18 stycznia 1947 roku. Dbała o wszystkie sprawy klasztoru, ale szczególnie zależało jej na tym, by siostry wiernie realizowały w życiu wskazania reguły zakonnej i by wzrastały duchowo. Żyła w klasztorze, czyli świadomie zrezygnowała z życia w świecie, a jednak sprawy światowe nie były jej obojętne. Z jej inicjatywy powstały domy dziecka, które funkcjonują do dzisiaj, założyła seminarium dla kandydatów do zgromadzenia augustiańskiego. Podjęła się budowy Bazyliki Świętej Rity w Kaszi. Wydawała biuletyn, w którym przedstawiała życie i duchowość Świętej Rity. Znacznie przyczyniła się do rozwoju kultu Świętej Rity w świecie. W czasie II wojny światowej skutecznie broniła siostry i członków ruchu oporu przebywających w klasztorze. Z wiekiem doświadczona została kilkoma przykrymi chorobami, które nazywała skarbami, najpiękniejszymi prezentami od Pana Jezusa. Nigdy nie narzekała, nie skarżyła się, wiernie i gorliwie wypełniała swoje obowiązki. Beatyfikował ją papież święty Jan Paweł II 12 października 1997 roku. Wtedy dał ją za wzór zaangażowania się w całkowite i wierne poświęcenie się Bogu oraz wielkoduszną służbę braciom. Wyjaśnił, że Kościół wskazuje ją dzisiaj jako wspaniały przykład żywej syntezy życia kontemplacyjnego i pokornego świadectwa solidarności z ludźmi, zwłaszcza z najuboższymi, pokornymi, opuszczonymi i cierpiącymi. Módlmy się. Panie Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską błogosławioną Marię Teresę, dziewicę. Sprawa, byśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.